Ja pamiętam do tej pory, że ten, pod tym, na tym przejściu takim koło Marszałkowskiego i zabij depesza, pójdziesz do nieba. Tak. Dobrze, no to chciałaś, proszę. No dalej to musisz. Miałam powiedzieć. No. Zaczynamy, dzień dobry, witam serdecznie. Przedstaw się, bo pierwsze. Zawsze ja przedstawiam. Joanna Janik Jaworska. Społeczniczka Zawiercia w programie I Want You Believe. Wiedziałem, to jest nasza gwiazda. I to jest pierwszy program, kiedy zostało mi odebrane zarówno lecimy. Początek, jak i moja ulubiona maszynka. Tak. Już odłóż, bo teraz będzie bardzo słychać. No nie, no tak sobie już ją tutaj zagrzałam. Ale obiecuję, nie będę stukać. Dobrze. Już więcej. I też nie zepsuj, bo ona się to psuje się też no, czasem. Postaram się. Dzisiaj wyjątkowo nic nie zepsuć. Postaram się. Asiu, bardzo nam miło, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Wiemy, że oglądałaś wszystkie odcinki. Wszystkie komentujesz odcinki, na Messengerze bardzo żywo. Program cię fascynuje. Nasze postacie może trochę mniej. Natomiast nas fascynuje twoja postać, społeczniczka, kobieta niebywałej energii, radosna, przebojowa i teraz nudna pani radna. Jak to się stało? I doszliśmy do tego etapu. Tak. Bo ja nie wiedziałam, że do tego dojdzie. Nie wiedziałaś, z czym to się je, tak naprawdę. Tak, tak naprawdę wiecie, ja wszędzie tu, tratatata, dla wszystkich zawsze. I startuj na Radną. No to hej, lecimy, startuję na Radną. No bo wiecie, no to co robiłam całe życie, bycie społeczniczką, to ja mówię, no to Radną, no to mogę jeszcze dwa razy więcej. Energię, power. I zetknęłaś się z twardą rzeczywistością w postaci muru, tak? Dokładnie, ja mówię, Jezus. Konwencji partyjnej, konwencji układu. No, jak dziewczynka z przedszkola wyszła i poszła do liceum. No, a co się tak przeraziło tam w tej radzie? Nie to, że mnie przeraziło, tylko... Ci odebrało skrzydła w radzie? To, że jestem osobą, która nieważne kto z jakiegoś zgrupowania, z jakiej tam partii i w ogóle co myśli w życiu, ja kogoś lubię i ktoś jest moim znajomym, no bo kurde lubię, wiesz. A tam jest. Ponad podziałami. Tak, ponad podziałami. I szłam tam taka, wiesz, waleczna, ponad podziałami. A tam tysiąc różnych ja wam pokażę, że będziemy wszyscy razem, a to nagle... Nie są wszyscy razem. Ale który podział ci najbardziej przeszkadza? To, że teraz jesteś w opozycji? Absolutnie nikt mi nie przeszkadza. Właśnie to nie jest to, żeby pokazać, że coś mi przeszkadza. To, że jestem w opozycji, no a bo jesteś, jestem. Czujesz się w opozycji? Tak, czuję się w opozycji. Nie mam z tego żadnych jakichś tam... No bo wiesz, wszyscy zaprzeczają, że są jakieś koalicje i opozycje. Koalicja zaprzecza, że jest w koalicji, a opozycja... No, opozycja mówi, że jest w opozycji. No, ja też mogę powiedzieć, że nie jestem w opozycji, ale no... No ale wszyscy wiemy, że jestem, tak? No jak bardzo ci to przeszkadza? W skali od 1 do 5 co, to... Ale początku... co, jest podział koalicja, opozycja, wy mówicie razem, trzymacie się razem, koalicja razem. Widzicie to jak jest na sesjach i w ogóle zgrupowania i tak dalej, no jest, widać to, nie? No i to twoi jest koledzy w koalicji z tobą już nie rozmawiają, mimo że cię znają od 20 lat. To znaczy na sesji. Nie mogą, nie mogą rozmawiać, tak? To jest tajemnica Poliszynela, że tutaj na wokandzie to się spieramy, a później idziemy razem na herbatkę. No poczekaj, no bo właśnie o to chodzi. Jesteśmy wszyscy ludźmi i wszyscy jesteśmy radni dla jednego miasta Zawiercie. Dla naszego miasta. Dla naszego miasta. Ale każdy ma swoje interesy. No dobrze, to nie każdy ma. Ja też walczyłam o chodnik na wschodnie, no i co? No jest, więc wiecie, Jest piękny chodnik na wschodnie. Też dużo osób do mnie mówi, dlaczego ty tam ciągle na tej mównicy nie mówisz nic, nie odzywasz się. Aktywność, zrobił kmiecik poziom aktywności radnych i jesteś już w gogonu. Tak, lecę, no ale słuchajcie, no to co mam robić, to robię. Ludzie do mnie dzwonią, piszą i to co mogę zrobić, to robię. No i to, że stanę na mównicy, skoro trzy osoby przede mną mówią to samo, to ja też mam powiedzieć hello, chcę powiedzieć to samo, co moja koleżanka, bo ja mam takie same zdanie, no. Bez sensu. Bez sensu. Weszłaś do rady z Witoldem Grimmem. Weszłam. Mhm. Weszliście w trójkę z ugrupowania Witolda Grimma. O. Tak? No tak. No. Zostało was dwoje, tak? Tak. Jeden pan się obrócił, jest teraz aktualnym prezydentem, a ty czemu zostałaś w opozycji? Bo na pewno ofert miałaś sporo od rządzących. Miałam, ale czym miałam nie zostać? No, wiesz, no tak samo jak miałam przejść, tak samo miałam tyle ofert, żeby zostać, także no... No ale sercucho moje, no. Ale z tego, że zostałaś, to nie masz nic, nie?
Czyli czujesz no, do Witolda Grimma taki z tego, że jesteś w opozycji, nie masz nic, tylko same tak, bęcki masz, tak, nie? Jakbyś tak, przeszła tak jak wiele innych... Bęcki to nie jest, Paweł, do końca dobre słowo. Okay. No, tak, dobrze? Absolutnie. Ale wiem, bez skojarzeń? Tak. Bez skojarzeń, każdy wie, co chodzi. Klap. No, ale... że nie masz bęcek, tylko masz... No Paweł. Tylko masz więcej kłopotów. Nie mam kłopotów. Ludzie cię nie lubią, bo nie popierasz prezydenta, nie popierasz jego polityki, nie głosujesz za budżetem. Mm-hmm. Zagłosowałeś za budżetem? No właśnie, no. Czemu? Znaczy tak trochę. Byłam wstrzymałeś tak pomiędzy. Wstrzymałeś. Tak. No dobrze, tak. No ale nie, pan prezydent na ciebie nie może liczyć, tak jak na innych, z którzy przyszli do ugrupowań, na przykład Paweł Radosz, Justyna Wesołowska przyszła, pan Kurek przeszedł, też znaczy, nie... Stop, cyk, może kliknąć sprostowanie. Pan prezydent zawsze na mnie może liczyć. No bo... No dlaczego tak nie przyjęłaś ofert? Miałabyś teraz fajne, wygodne życie. Pracowałabyś sobie na jakimś stanowisku fajnym w starostwie. I co bym bo przecież nie, no starosta by ci załatwił jakieś fajne stanowisko. No i co bym to zrobiła? No w wodociągach są miejsca w DPS-ie. Albo w ZGK, byś pracowała w ZGM-ie. I wszędzie odmówiłaś. Gdzie byś chciała? I bo Jezus. To nie, nie dasz się. To bym tutaj nie usiadła teraz, jakbym tutaj miała te wszystkie miejsca. No, to prawdopodobnie wiesz. Tak, bo miała zakaz rozmawiania z nami. A nie tak. Nie, sorry, przepraszam. No teraz mam może jeszcze agenda sobie znajdę, co sam a w ogóle Krzysztof, po 20 latach znajomości, chciałabym, żebyśmy wrócili do pan Krzysztof, pani Joanna. Nie, to już nie idziemy ten nom. Dlaczego? Powiedz mi, jak to zrobiłaś, Aśka? Oparłaś się takim pokusom, bo dla mnie to jest wiesz, wielce chwalebne, ale jednocześnie... Nie wiem, czy ja mogę to zdradzić, bo zaburzymy całą politykę edukacji, w ogóle wszechświat. No. Bo że ja radni są... Bo ja zostałam Aśka, sobą. Aśka dotyka wszechświata. Zostałam sobą. Nasza poprzedni gość też dotykał wszechświata. Ale wiecie, są ludzie, którzy do czegoś dążą. Uwielbiam fantastycznie, wspaniale, nie reneguję. Nie każdy do czegoś dąży. A ja po prostu zmienia dzień. Robię swoje, wiesz. I to jest chyba to. A nie żałujesz, że się nie ulegasz pokusom? Zawsze możesz. Nie, no zawsze możesz. Jeszcze 3 lata przed tobą. Zawsze możesz, wiesz, ulec. Uwielbiam pokusy, ale nie takie. Nie wiem. Nigdy nie mów nigdy. Tak. No to jest hasło, które rzeczywiście nigdy nie mów nigdy. Nie wiem, jak będzie, nie wiem, jutro, za miesiąc, za rok. Nie wiem. Więc nie mówię, że nie ulegnę pokusie i czy nie będę jakąś panią prezes... Wodociągów. Nie. No to jest bardzo łatwo przewyższyć. Nie, absolutnie. Może gdybym chciała, to bym była, ale po prostu nie kręci mnie to. No, co ale powiedz tak, rzeczywiście w Radzie to jest taka, bo wszyscy myślą, że w Radzie to ludzie tam idą, żeby tak jak ty, żeby służyć innym, głosować za ważnymi rzeczami i tak dalej, a tutaj ja się pytam o takich prozaicznych, czy uległaś pokusie, czy nie uległaś, ktoś ci co zaoferował, czy za ile ktoś tam się, za jakie stanowisko się sprzedał i my tutaj rozmawiamy. No teraz rozmawiamy. To już mi teraz to mówisz, to już idzie w złą jeszcze bardziej i czy stronę. Rzeczywiście odbierasz to tak, że Rada to jest miejsce, gdzie ludzie służą, czy odbierasz to tak, że ludzie są po to, żeby im się żyło lepiej? Nie, myślę, że ludzie służą. Każdy, kto chce iść do Rady, ja mam takie przekonanie, ja tak myślę. Kto myśli inaczej, ma swoje zdanie i ma do tego prawo. Ja uważam, że każdy, kto chciał zostać radnym, to jest tym radnym. I każdy chce coś się wykazać i pokazać siebie. Ja wiem, że to wszystko bardzo ładnie brzmi. Ty jesteś bardzo serdeczną osobą. Bardzo się lubię za to. Natomiast to prawda jest taka, że nie powie. Tak, prawda jest taka, że wiele osób. Jezu, zepsuję wam odcinek teraz w takim razie, tak? Chcielibyśmy, żebyś trochę poopowiadała trochę o tych ludziach. Smaczki jakieś. Bo my jesteśmy z Pawłem przeciwnikami tego, żeby radni pracowali w strukturach miasta, czyli tak de facto byli sami sobie szefami, tak? Wiesz, bo to jeżeli pracujesz w jednostce budżetowej, i jednocześnie na głosowaniu decydujesz, czy ta jednostka dostaje więcej, czy mniej pieniędzy, czy pewne działania są wspierane przez Radę Miasta, czy nie,
no to de facto musisz pracować sama na siebie i dla dobra jednostki, którą reprezentujesz. Bo jak kontrolujesz prezydenta, który sam cię zatrudnia. No, do tego zmierzam. No dobrze, no to ale ciebie wybrali mieszkańcy na to, żeby reprezentować ciebie. Okej, ja wiem, no to jest twoje zdanie, ale czujesz, co się tam odbywa? Czujesz, że tak faktycznie... Że to jakieś deale, biznesy, stanowiska, stołki i tak dalej. No powiedz. Kto się wytnie? Już to, ja jestem to od wycięcia. Paweł, nie kłam, bo się tego nie wytnie. Sorry, to ja tutaj, ja tutaj wycinam. Ja tu stukam. Dobra, niech będzie. No co wam mogę powiedzieć? No kurczę, no wszechświat na tym jest zbudowany, że zawsze gdzieś tam było tak i tak i tak. No i tak jest, no co mam. Ale ty jesteś poza tym. Ja jestem poza tym. To powiedz mi tak, zamknijmy może wątek radnej, bo masz wiele... się tam zajmuję, żeby nie było, tak. Że ja jestem taka poza tym, ale moja koalicja jest gdzieś tam, wiesz, nie ma tak. Oświeconej osobie ostatniego oświeconego gościa. No, kazała nam, że... Mamy po prostu wierzyć, nie chcemy wierzyć, tylko po prostu wierzymy w to, co mówisz. Konwencja się trochę zmienia, bo wierzymy. Ale wierzymy od razu. Od razu wierzymy. Dobra, no bo mogłoby się okazać, że chciałbym uwierzyć, że mówisz prawdę. Nie, ja wierzę, że to, co przyszłaś, mówisz tu na kanapie, jest prawdą i koniec. No. Jak dobrze, że to było, macie taki wstęp, że to jest niekontrolowane, czy nie reżyserowane. Dostałaś pytania? No to jest okej. Okay. Dostałaś pytania przed zaproszeniem? No nie dostałaś. Ale pytaj, to my też sami nie znamy. Chyba ty. Ja wszystko wiem. Drugie moje pytanie, później oddajemy Pawłowi głos. A to było dopiero pierwsze? Pierwsze, tak. Dobra. Powiedz mi, czy nie uważasz, że coś straciłaś, będąc radną, w sensie takiego, że spoczywa teraz na tobie większa odpowiedzialność i nie możesz sobie na wszystkie projekty pozwolić? Tak. No na przykład nie możesz sobie pozwolić na pewną frywolność w życiu osobistym. Czy nie uważasz tego za stratę? Czy bycie jednak osobą trochę publiczną nie ogranicza twojego życia prywatnego? Czy to cię blokuje? Ograniczyło i mówili mi wszyscy, że to blokuje, ale jednak staram się tego, żeby nie blokować. Kurczę, wiecie, miałam w ogóle zmienić styl ubierania. Hello, nie? Jako pani radna powinna w garsonkę teraz przyjść. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. No ale kurde, no to nie ty. Wiecie. No okej, okay, na sesji, tak nie, no, nie na sesji tak okej, okay, w jeansach nie pójdę, tak. No to się jakoś dostosuje, nie? Ale no, właśnie chciałam to pokazać, że no kurczę, jesteś tylko człowiekiem, a człowiek cię wybrał, wiesz, osoba, no. Cholera jasna, żebym była zawsze w garsonkach łaziła, no to dobra, miałabym to i to, no to wiesz. Ale nie byłabym sobą. No nie, sobą. Się tak no, nie byłabym sobą, no więc słyszę z każdej strony, od rodziny, najbliższych, no z każdej strony z rumu. Nie, wystartujesz z nami, Asiu? O Jezu, nie wystartuj wiem, nie. Ale ja nie wiem, co zrobię. To z nami wystartuj. A ty masz już komitet? Czy ja? Jak to komitet? To teraz to czy ty? Od 8 lat. Serio, teraz już na prezydenta od razu tak z głowy. Pewnie, że tak. Teraz już znaczy, mogę. Powiem ci, czuję się zadowolona w tym, co robię, czyli w promocji i marketingu mogę poprowadzić swoją kampanię. Tak. Się w tym. Ja prezydentem raczej nigdy nie będę. Na razie... Będziesz prezydentką. No, panią prezydent. Na razie o tym nie myślę, nie wiem, co będzie, czy będę radną dalej, czy będę prezydentką, prezydentem, nie wiem, na tą chwilę nie wiem. Nie mam na razie takich, jakbym powiedziała ochoty, to byłoby tak głupio, wiecie. Nie, no źle, ochota to źle. To stop. Planów na nie razie masz nie mam takich planów. Tak, nauczyła się zobaczyć. Nie jestem politykiem, ale nie mogę odpowiedzieć precyzyjnie na pytania, nie, bo nigdy nie wiadomo, co nie, się nie, jestem zmieni, politykiem, tak? Absolutnie. Wiecie, co jest najfajniejsze w ogóle w życiu każdego człowieka? Co? Że każdy ma swoje zdania. I każdy idzie swoją ścieżką. Ale my się pytamy, jak wygrać wybory. Dobrze, to ci mówię. No wygram na tego przeciwnika LGBT, czy nie? Mam szansę? Nie. Paweł. Ale miej swoje zdanie. Ale szans nie ma. Okay. On nie ma szans na nie prezydenta. Kto będzie konkurentem dla Łukasza Konarskiego w kolejnych wyborach? Beata Chabuła? No serio, no przecież wiesz. No myślę, że tak. Beata to? Na pewno. Ale kto? Beata Chabuła. Na przykład. Myślisz, że trzeci raz wystartuje? Myślę, że tak. Pozwoli jej PiS wystartować? Jezu, nie wiem. No właśnie. A to są takie prawa, że trzeba ZDR? No myślisz, że... A to jak jesteś, przynależysz do partii? A wystartujesz z jakiego ugrupowania? Beata Chabuła? Ja? Nie, no Beata Chabuła. No nie wiem, a ona nie chce wystartować z stworzenia, czy tam z grupy. Beata Chabuła, hej. No można, zawsze można. No.
Myśmy tak próbowali. Hej, Krzysztof Pero, nie? Będzie no. naszym prezydentem. Hej, Sokoły. No. I niestety skończyło się jak zwykle na hej, Sokoły, tam wiesz. No, no czyli Beata Hawła to jeszcze ma szansę. Jejku, nie wiem, nie myślałam o tym. To zobaczę. Do, na kogo byś chciała mieć jako prezydenta? Aktualnego prezydenta, czy kogoś byś zmieniła? Wiesz co, aktualnego... No jak powiem, żebym zmieniła, to znowu się pogrążę normalnie. No chciałabym mieć... Już o stanowiska nie dostaniesz od Łukasza Konarskiego. Nie, on ma, wiesz, on naprawdę będzie... Nie martwię się o to. Cokolwiek bym powiedziała złego czy dobrego, to nic, absolutnie wiem, że to nic tutaj nie wskóra. Choćbym była w telewizji, nie wiem, polskiej TVP 1. Pozdrawiam. Po prostu musisz właściwie głosować i tyle. Tak, myślę, że... No chciałabym innego prezydenta. No, jakiego? Jaki ci się podoba? Właśnie, może wymień trzy cechy. A może kobietę prezydent? Jezu, nie jest, dla jest mnie, parę czy kobiet to jest kobieta, do zagospodarowania. Czy mężczyzna. Po prostu, nie? Żeby robił inaczej. A jak? No inaczej tak, żebyśmy się bardziej wszyscy razem zgodzili, nie? A w tej chwili się, ty się nie godzisz? No nie godzimy się, no nie ma takiej wspólnoty, że tak nie powiem. Uzgadnia pan prezydent z tobą na przykład? No z radnymi w ogóle. Tak. Ma z radnymi tak, nie tak, robi po tak, swojemu tak. i ma tak. gdzieś co wynosić. Do tej pory czasami obserwowałam poprzednie kadencje, że tak sobie powiem. No. I nie było jeszcze czegoś takiego, żeby... No wiesz, Asiu, krytykowana taki... przez nas ten prezydentura Witolda Grima, stagnacja i spokój, tak? Myśmy to przecież krytykowali w mojej kampanii, że... No ale zgody i pokoju, tak? Zgody i miłości, no, że to dla nie wypali. Nie, no tak. Nie, no... A mimo wszystko teraz w porównaniu do chaosu i agresji na sesji, to jednak wydaje się, że lepsza byłaby metoda. No bo pan prezydent Grim już nie jest prezydentem i teraz może pokazać tylko to, co myśli i czuje. To jak było, pokazuje swoje relacje. Dla mnie był prezydentem zgody i spokoju. Był. No może przekonam cię do tego, żebyś wymarzonego prezydenta jakieś nazwisko wyłożył. Nie, no nazwisko. Jeszcze nie teraz. Jeszcze no, nie? Nazwisko, ale cechy charakterystyczne, ale już, chociaż ale jedną byś podała. No już dobra, się... to już ja wolę zostać tym prezydentem, no. Jeszcze mnie nie męczyli. No na pewno nikt nie przyjdzie. To już jesteś, trzecim kandydatem, który zadeklarował, że... Jak trzecim? Ale nie wytniecie Jacek tego, Panek? To będzie moja A kampania. Jacek Panek, ja? Michał Myszkowski, tak, już Jacek Panek tutaj powiedział, że jeszcze nie teraz, 8 lat daje i on będzie... On tak. będzie za 8 lat? Za 8 lat. Nie, za, jak będzie miał 50, czyli za 13. Za 37. Aha. To dopiero... No, aha. To teraz powiedz nam, jakim był szefem? Możesz sobie pozwolić. Panie Jezusie, że dobrze widać? Jakim Paweł był szefem? Nie patrzysz. Paweł był konkretnym szefem. Wymagającym. Tak, wymagającym, konkretnym. Tego nie puścimy na pewno. Bardzo takim poważnym w ogóle. Takim prawdziwym szefem. Konkretnym, poważnym. No. Teraz jestem mniej poważny. Serio? Nagrywam programy rozrywkowe. Nagrywam, wiesz, nastąpiła w nim jakaś przemiana. Ale nie znamy powodu, tak. Widzisz, że mi też fajne, że na początku ja musiałam czuć ten luz, czuć te skrzydła, że to co robię. A tu przychodziła Zia Bucki. Mionikowa, spokój. Ale wiesz co, no tak, mówił spokój, bo ja wiedziałam, co ja mam robić. Serio. Klepnij tu. Tam. Dobra, sorry, przycinamy. Zaczynamy. Naszymi Państwa drugą. Gościem była Asia Janik-Jaworska. Nasz kolorowy ptak w polityce, w Radzie za dużo powiedziane, ale w Radzie Miejskiej Zawiercia. Chciałbym, nie, wierzę w to, że są jeszcze tacy samorządowcy, których się nie da kupić. Wierzę w to, że naprawdę możecie brać przykład z Asi, że idzie się do Rady Miasta po to, żeby służyć ludziom, żeby pomagać sąsiadom, kolegom, koleżankom, że można to robić poza układami politycznymi. Wierzę w to, że w dalej słuchasz Depeche Mode i wierzę w to, że byłem dobrym szefem. Basie, wielka to dla nas przyjemność, Asiu. Bardzo energetyzujący tak wywiad. Tak. I teraz dokładnie. Możesz o tym Depeche Mode, prawda? Już mi ten dobrze wyszedł, bo każdy o tym wie. A teraz mój syn. Depesz, tak? No, już ma prawie 16 lat, tak, że wiecie, no. Ale chciałam też powiedzieć, fajnie, Depeszu. Że tutaj byłam i nie byłam jako tylko radna Rady Miejskiej w Zawierciu, tylko mogłam być sobą. No ale, a jak, a to tobie to chyba jedno z drugim nie przeszkadza, no. No się tak, nie wyklucza w ogóle. No wiesz, no.
już... tam na Zagłębiu można rzeczywiście było oberwać za to, że się jest jakby... Depesza. Tak. Myśmy tu kiedy depeszy. Tak. Ja pamiętam do tej pory, że ten, pod tym, na tym przejściu takim koło Marszałkowskiej byś zabij depesza, pójdziesz do nieba. Tak. Ale wiecie, że to było chyba przez 15 lat to był ten napis. I pod spodem A w kółeczku, pangno, dead, wiesz, tak jest. I wiecie, dlaczego jestem takim ewenementem? Bo ja do dzisiaj przyjaźnię się ze skinami, pankami, metalami. Ale nie, wiesz, z każdym. I da się? Da się. No więc właśnie po prostu trzeba chcieć.